Dzień dobry, dzisiaj z nami Wojtek Milichowski. Dzień dobry. Wojtku, miło cię widzieć. Cześć Tomek. Fajny człowiek, świetny basista, profesor, wykładowca. Nie wiem od czego zacząć. Może od tego, że jesteś basistą, ale żeby być takim basistą, jak jesteś w tej chwili, musiałeś dużo przejść. Pamiętasz swoje początki? Był taki moment, że o, będę grał na basie, a nie na gitarze. To były jakieś ustalenia takie podwórkowe. Nie wiem, czy teraz jeszcze panuje na to moda, że ludzie, którzy nawet nie mają nic wspólnego z muzyką, gdzieś tam zafascynowani jakimś teledyskiem czy piosenką, postanawiają na podwórku założyć kapelę, nie mając ani jednego instrumentu, ale już się umawiają, kto będzie na czym grał. I jakoś tak zawsze wypadało, zupełnie niechcąco, że miałem grać na tej gitarze basowej, a już w końcu mnie to zaczęło zastanawiać, czym jest ta gitara basowa. A kiedy się dowiedziałem, że... No naprawdę, wtedy miałem, nie wiem, 12 lat, 13. Kiedy się dowiedziałem, że to jest gitara, w której najcieńsza struna jest taka jak najgrubsza w normalnej gitarze, to uznałem to za wyzwanie życiowe. I parę lat później zacząłem naprawdę grać na basie. Miałeś też tak, że cztery struny to łatwiej i szybciej można się nauczyć grać niż na sześciu? W przypadku gitary normalnej? Nie, było to dla mnie tak samo tajemnicze, dziwne i podejrzane jak normalna gitara. No ale potem, jak już miałeś gitarę, jak zacząłeś grać, to zacząłeś też dużo ćwiczyć. Systematycznie ćwiczyłeś, czy byłeś trochę leniem? Zdolny, ale leniwy. Początki były dziwne. Bardzo ważną kwestią jest jakby znalezienie w sobie motywacji i trzeba się dowiedzieć, po co chcemy grać. Mhm. Na samym początku bywało różnie i ćwiczyłem dużo albo nie ćwiczyłem nic. Natomiast kiedy wreszcie zrozumiałem, że kiedy zacząłem poznawać muzykę trochę bliżej, kiedy zacząłem rozumieć, co powoduje, że kawałek brzmi tak, a nie inaczej, to naprawdę ćwiczyłem to legendarne 10 lat po 10 godzin dziennie. Uciekałeś ze szkoły, żeby ćwiczyć na basie? Lekceważyłem szkołę, aha, żeby ćwiczyć na basie. Może z tymi ucieczkami to nie było jakoś tam znowu strasznie. Miałem dobre wyczucie, dlatego że chodziłem do szkoły o kierunku telemonter, wiesz, to... Mhm. A teraz wszystko jest w cyfrze, więc wtedy tam te centrale analogowe, co ja bym z tym zrobił? No. Miałeś kogoś, teraz, kto ci podpowiadał, jak ćwiczyć na basie, czego słuchać, co oglądać? Kto panował nad twoim aparatem, teraz to się mądrze mówi, mądrze brzmi, prawda? Ale ty już na to zwracasz uwagę, szkoląc młodych albo pokazując młodym, tak? A kiedyś? Zaczęło się od kolegi z podwórka, starszy kolega z podwórka. Na Pradze Południe to nie było takie łatwe znaleźć kogoś, kto gra na basie. Było kilku gitarzystów, takich ławkowych gitarzystów, którzy grali różne melodie i te Grzesiuka też. Mhm. Natomiast dowiedziałem się, że jest jeden basista i to na moim podwórku, trzy klatki dalej. Wyobraź sobie, jak on musiał się bunkrować, skoro wtedy miałem 14 lat i dopiero wtedy się dowiedziałem, że jest ktoś, kto gra na basie. I tak, on pierwszy, Czarek, imię Czarek, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, ale on pierwszy mnie uczył, zapoznawał mnie z instrumentem, w ogóle o co chodzi, dlaczego to ma cztery struny, jak te struny się nazywają i jak się je stroi. Szczerze mówiąc, wydaje mi się dzisiaj, że on sam niewiele wtedy grał, ale to była ta pierwsza postać, która to on pierwszy powiedział, że jeżeli mam nie ćwiczyć, to lepiej, żebym zaczął chodzić na siłownię po prostu. Generalnie wszyscy doskonale wiemy o tym, że człowiek uczy się na błędach własnych przede wszystkim. Pamiętasz błędy, jakie popełniałeś, będąc basistą młodym? Wszystkie. Aha, czyli? Tak jak Chuck Norris, nie? Rozmawiając teraz z młodymi basistami na przykład, to mówisz im, czego nie robić, albo jak nie ćwiczyć, ewentualnie jak ćwiczyć? No, kompletnie inne czasy, bo wtedy zacząłem grać na basie, kiedy miałem 14 lat. Natomiast pierwszy raz zagranicznego basistę zobaczyłem na koncercie w telewizorze, tak, z kasety VHS, zobaczyłem, kiedy miałem lat 20. Mhm. To jest 6 lat od momentu, kiedy wystartowałem z nauką, do momentu, w którym zobaczyłem, jak się gra tą techniką gdzieś tam w wielkim świecie, która tak bardzo mi się podoba. Czy to był Mark King? Tak, to był koncert zespołu Level 42. To był bardzo przełomowy moment, w którym zrozumiałem, na czym polega praca lewej i prawej ręki. Teraz młodzi ludzie sporo już wiedzą, nawet zanim zaczną grać. Wystarczy wrzucić to hasło w wyszukiwarkę, czego szukamy i za chwilę nam po prostu pojawi się cała masa kolesi, którzy zaproponują nam swoją wersję wydarzeń, plus oczywiście bożyszcza tłumu, które przede wszystkim mają największy wpływ chyba na to, co i jak grają młodzi.
Oglądają nas pewnie też młodzi, którzy chcą być basistami takimi jak ty, a może nawet i lepszymi. Trzymamy kciuki. Jak ćwiczyć zatem? Na co zwracać uwagę, ćwicząc samemu? No, internet ci nie podpowie, że boli cię nadgarstek, to znaczy, że usztywniasz aparat. Najważniejszą rzeczą jest to, że powinniśmy skonsultować to z kimś na samym początku. Sporo podpowie nam lustro, paradoksalnie. Dlatego, że widzimy w teledyskach, widzimy na koncertach, na tych, na których jesteśmy fizycznie i te, które oglądamy przez szybkę. Widzimy, jak ludzie trzymają instrument, w jaki sposób prowadzą lewą rękę i w jaki sposób prowadzą prawą rękę. Warto jest stanąć przed lustrem i skorygować to, w jaki sposób my z tym instrumentem wyglądamy. Oczywiście przy tej okazji bardzo łatwo władować się na tak zwaną mukę, dlatego że jest sporo basistów z bardzo znanych zespołów, którzy na przykład trzymają instrument bardzo nisko, tak? W taki sposób, że w zasadzie to jest praca ramieniem, żeby uruchomić tą kostkę i to jest, generalnie to jest błąd, tak? Ale z drugiej strony no ciężko powiedzieć, że źle gra ten, kto gra w zespole, który sprzedał parę milionów płyt. To jest ten problem. No, pytanie, czy chcemy grać w modnym zespole i być basistą absolutnie specyficznym, czy chcemy naprawdę dać sobie szansę poznać tą muzykę i dopiero za jakiś czas wybrać, w którą stronę pójdziemy. To, jak ty trzymasz gitarę, też ma swoje powiedzenie bas na pilicha, tak? Trzymamy bas na pilicha, czyli wysoko. To jest przez lata wytrenowane miejsce, czy też ci ktoś podpowiedział, że w tym miejscu ręka będzie się mniej męczyć? To jest podejrzane. Podejrzane w sensie, że gdzieś podglądałem, jak właśnie basiści typu Mark King czy Nick Beck, bo swoją edukację zacząłem od europejskich basistów. W latach 80. to było dość popularne. Basiści rzeczywiście, wielu basistów trzymało ten instrument wysoko. To dlatego, że to była ta pierwsza fascynacja tą techniką slap, czyli uderzanie kciukiem. I ja przy tym wytrwałem. Sporo basistów, nawet teraz, tych, którzy kiedyś trzymali instrument bardzo nisko, opuszczają go coraz niżej. Nie wiem, czy to z wiekiem przychodzi. Ja na razie trzymam ten instrument cały czas na tym samym poziomie, a jest to wymóg po prostu jakby ustawienia prawej ręki i tego, że gram techniką polegającą na ustawieniu kciuka do góry. Są basiści, którzy grają z kciukiem ustawionym do dołu, tak jak Flea, tak? To wymaga, wiadomo, że ten instrument musi wisieć niżej. Natomiast to jest kwestia też tego, czego potrzebujemy w muzyce, jaki dźwięk chcemy wydobyć z naszego basu. I to, w jaki sposób na sobie go trzymamy, to, w jaki sposób ustawiamy ręce, inaczej, to, w jaki sposób ustawiamy ręce, wymusza na nas to, w jaki sposób ten instrument na nas wisi. A za tym idzie nie tylko jakość dźwięku, ale uważam, że różnica w trzymaniu instrumentu też powoduje jakby różną frazę, którą jesteśmy w stanie sobie wymyśleć i zaproponować reszcie zespołu. Grać slapem, klangiem, jak zwał, tak zwał, można zacząć od razu, czy najpierw trzeba poznać tajniki tego, jak wydobywać dźwięk z instrumentu palcami lub kostką i potem ewentualnie poczuć rytm, posłuchać trochę metronomu, żeby zacząć grać slapem? Wszystkich gorąco namawiam, żeby najpierw zaczęli od grania paluchami. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotny element muzykowania, to żeby naprawdę poczuć to, jak tak zrobiłem, okej, poczuć to jak pieniądze, kiedy liczymy pieniądze, okej, może to jest tędy droga, nie wiem. Nigdy oczywiście nie myślałem o pieniądzach i to tak, jeżeli ktoś zostaje muzykiem po to, żeby zarabiać pieniądze, to ślepa uliczka. To jest kompletnie ślepa uliczka, bo to jest zawód, w którym akurat pieniądze są najmniej pewnym elementem. Mhm. Oczywiście ten pieniądz może się pojawić, ale tak jak mówię, że jest to niepewne. Natomiast ważne, żeby poczuć ten instrument. Dla mnie granie slap, granie palcami czy granie kostką jest tak samo istotne. Mhm. Dla mnie nie nazywam tego techniką grania. Znaczy, nazywam to techniką grania, żeby łatwiej się porozumieć z innymi. Natomiast kiedy ktoś mówi, że gra taką techniką, przyznasz, że to jest dość zabawne, dlatego że kiedy mówimy o efektach, pewnie będziemy o nich dzisiaj gadać, to mówimy, że to jest brzmienie. Jakie masz brzmienie? Natomiast kiedy gadamy o naszych rękach, mówimy, że to jest technika. Kompletna bzdura. To jest brzmienie. To jest brzmienie. Nasze ręce to jest brzmienie. Cała reszta to jest technika, włącznie z gitarą. To prawda. Przypomniało mi się powiedzenie Leszka Kamińskiego. Co zrobić, żeby polepszyć sound danego instrumentu w studio?
Poćwiczyć? Zatrudnić lepszego muzyka. Aha, no poćwiczyć, okej. Okay, no. Jak tak, ważny jest metronom teraz? Jak ważny jest metronom u nas, u basistów, w ćwiczeniu w domu? Spotkałem się ze stwierdzeniem, że metronom potrzebuje perkusista. Jak ja gram z perkusistą jako basista, no to już słucham perkusisty. Ten metronom raczej powinniśmy mieć w głowie w ogóle, prawda? Jak to zrobić? Myślę, że to jest trochę taki wymóg, powiedzmy, społecznościowy. I nie mam tutaj kompletnie na myśli żadnych Facebooków. Chodzi o to, że teoretycznie można jeździć samochodem po lesie. Mhm. I nie być związany żadnymi z zasadami ruchu drogowego, tak? Jeżeli założymy, że w tym lesie nie będą jeździły inne samochody, spoko, możemy robić naprawdę co chcemy. Jeżeli przejedziemy przez te chasze i mamy na tyle silne auto, to po prostu przez nie przejedziemy. Natomiast jeżeli chcemy włączyć się do ruchu ulicznego, musimy znać się na znakach drogowych. Myślę, że i w ogóle na zasadach. I metronom, nie tylko metronom, ale wydaje mi się, że metronom to jest ta jedna z pierwszych rzeczy, które pozwoli nam się włączyć do tego ruchu z innymi muzykami. Być może ktoś zakłada, że stworzy samemu muzykę, która pozwoli mu istnieć i mieć pełną satysfakcję z tego, co robi, grając zupełnie sam. I wtedy ten metronom jest mu do niczego niepotrzebny, rzeczywiście. Niepotrzebne mu jest nawet to, żeby się nastroić. Niepotrzebne mu jest 440A, 440 Hz. Nieważne, niech robi co chce. Jeżeli będzie uderzał w basówkę z głowy i zaprosi trzech kumpli z klasy, którzy usiądą na wersalce i po jego wykonaniu jakimś brawurowym jakiegoś utworu zaczną mu bić brawo, jeżeli tego kogoś satysfakcjonuje taki sukces artystyczny, to jest spełnionym artystą tak naprawdę. Ale jeżeli chcemy pracować z innymi, musimy przyjąć jakieś zasady, które pozwolą nam w sposób łatwy, szybki komunikować się z innymi muzykantami. Trochę długo o tym opowiedziałem, ale to wydaje mi się to ważne. Ty też wykładasz, masz warsztaty, na które przyjeżdżają młodzi ludzie, ćwiczą, obserwują cię, a ty jak obserwujesz młodych ludzi, młodych basistów, jakie błędy popełniają, ćwicząc albo grając? Podstawowym błędem, który można popełnić na samym starcie, to jest mało ćwiczyć. Nie da się osiągnąć efektów bez ćwiczenia, nie ma takiej możliwości. Powtarzam to jeszcze raz, 10 lat po 10 godzin dziennie. Ja pamiętam, kiedy ja sobie wyznaczyłem te moje 10 godzin dziennie. Wydawało mi się to wręcz niemożliwe. Ale jeżeli coś się lubi, to można przy tym spędzić 10 godzin dziennie. Z perspektywy 15-latka te 10 godzin wydaje się jakąś masakrą. Natomiast z perspektywy 50-latka te 10 lat po 10 godzin dziennie wydaje mi się, że to strasznie tanio się wykupiłem amatorstwu. Mhm. Po tych latach, teraz już jak masz warsztat zbudowany przez te 10 lat po 10 godzin dziennie, ile teraz ćwiczysz? Albo wiesz, jak ćwiczyć, żeby nie wypaść z formy? Był taki moment, kiedy w ogóle nie ćwiczyłem. Jeżeli dużo gram, jeżeli zaczynam trasę, to naprawdę nie ćwiczę. Nie zabieram instrumentu do hotelu po to, żeby ćwiczyć. Bardziej po to, że jest na przykład zima i nie powinien zostawać w busie przy minusowych temperaturach. Teraz ćwiczę po to na przykład, żeby poprawić sobie samopoczucie tak naprawdę. Kiedy pracuję nad materiałem, wtedy gram, ale to nie jest już takie ćwiczenie, jakie uprawiałem kiedyś. To nie są wprawki, to nie jest szukanie dźwięków w skali. Moja pasja jest moim zawodem i dlatego jestem wielkim szczęściarzem, mogąc sobie po prostu pograć i w ten sposób pracując. A co daje ćwiczenie wolne? Co daje wolne granie? Okej. Okay. Wielu osobom na pewno zdarza się zagrać coś szybko i wyszło. Mhm. Ale kiedy gramy to powoli, to nie wychodzi. To jest najlepszy sposób na to, żeby sprawdzić, czy już umiemy. Jeżeli gramy coś szybko i wychodzi, a gramy to wolno i nie wychodzi, to oznacza tylko jedno, że kiedy gramy szybko, to też nie wychodzi. Tylko tego nie słyszymy. Każdą, nawet najbardziej karkołomną zagrywkę musimy umieć zagrać wolno. Wtedy a gramy wolno dlatego, że mamy czas na to, żeby myśleć. Jeżeli gramy w szesnastki w tempie 120, to nie ma szansy, żebyśmy się skupili na tych wartościach, które gramy. Musimy to zwolnić, nawet o połowę, jeżeli jest taka konieczność, żeby naprawdę dowiedzieć się, w jakim miejscu, w jaki sposób ustawiamy paluchy, a też przy okazji jakby sprawdzamy tą harmonię, którą gdzieś flancujemy do naszej zagrywki, czy oby na pewno to są te dźwięki, które powinny być zagrane. Także to wolne granie jest, powinno być dla nas tym najważniejszym wskaźnikiem naszej własnej umiejętności. I jeżeli ktoś myśli, że zagranie wolno całego kawałka
to obciach, to według mnie obciachem jest właśnie takie myślenie. Zwłaszcza basista, perkusista, zresztą nie tylko, z gitarzystami wygląda to dokładnie tak samo. Ale na przykład perkusiści, czy Michał Dąbrówka, czy Tomek Łosowski, czy perkusiści, z którymi gdzieś tam miałem okazję pracować za granicą. To jest zupełnie normalne, że zwalniamy tempo, żeby się dowiedzieć, o co chodzi. Posłuchać ciebie wzajemnie też. To jest bardzo ważne. Granie wolno jest kluczem do sukcesu. Jakbyś chciał jakąś, rada to może złe słowo, ale jakbyś chciał coś powiedzieć młodym basistom na starcie. Oczywiście, że muszą się uzbroić w cierpliwość, to wiadomo, ale co byś doradził? Na początku chyba najważniejszą rzeczą jest to, żeby zapomnieć o tym, że muzyka ma jakieś stylistyki. Że trzeba po prostu wchłaniać dokładnie wszystko. Wszystko jak leci, cokolwiek. Najważniejszą rzeczą jest umiejętność słuchania samego siebie i świadome wyciąganie wniosków z tego, co gramy. Jeżeli jesteśmy metalowym basistą, możemy podjąć oczywiście taką decyzję. Gram metal i nic więcej w życiu mnie nie obchodzi. Okej. Okay. Natomiast jeżeli przejdzie nam przez myśl, że może niekoniecznie, chociaż okej, na przykład David Ellefson, taki basista, jest to najlepiej, moim zdaniem, świetnie brzmiący i posiadający świetną artykulację basman, chociaż jest basmanem ewidentnie metalowym. Natomiast to, że on ma świadomość tego, w jaki sposób wydobywać dźwięk, to naprawdę słychać w aranżacjach, które on gra. Im później zdecydujemy się na ukierunkowanie w muzyce, chcę być jazzmenem, chcę być rockmanem, chcę być kantrowcem, im później to zrobimy, tym lepiej. To ma też przełożenie na przykład na techniki, których będziemy używać, czy to jest slap, czy palec, czy kostka, czy fingerstyle, czy tapping. Im dłużej będziemy ciągnąć to wszystko razem, tym lepiej dla nas. Ja nigdy nie wierzyłem na przykład w technikę typu tapping. To nigdy tak naprawdę na koncercie nie brzmi. Trzeba spojrzeć w prawdzie w oczy, że kiedy przychodzimy na koncert i kiedy jesteśmy narażeni na to, jak wieje w nas ten PA, to ten tapping naprawdę się nie przebija przy mocno grającym perkusiście. Z całym szacunkiem dla świetnego basisty z zespołu Dream Theater. To jest absolutny geniusz gitary basowej. Ale ta technika na koncercie, kiedy jestem na żywo, kiedy ten basista swoją techniką popycha cząsteczki powietrza w moją stronę, razem z perkusistą i przesterowanym gitarzystą, ja naprawdę niewiele słyszę z tego, co on tam gra. Kiedy kupuję koncert i słucham tych tracków, które są naprawdę już wyedytowane brzmieniowo, wyedytowane w swoim paśmie i dynamice, tak, wtedy to do mnie dochodzi. Natomiast jeżeli chodzi o koncert, jeżeli chodzi o próbę, można to wypróbować bardzo łatwo, grając na próbie w trio. Gitara, bęben, bas, spróbujmy. Okej, okay, być może ja się mylę, natomiast to, że nie lekceważyłem tej techniki, powoduje, że czasami nawet jedno dostawienie palca nie powoduje żadnego problemu, a czasami może się okazać, że dzięki prostej zagrywce, prostym sytuacjom jakiejś, nawet łatwiźnie dodania jakiegoś dźwięku tu, przy przełożeniu nawet lewej ręki, trzymając tutaj dwudźwięk, grając jeszcze jakiś nisko dźwięk na gryfie, powodujemy coś, co właśnie jest możliwe dzięki temu, że istnieje technika tappingu, więc moim zdaniem nie lekceważyć niczego i iść we wszystko. No to pogadajmy w takim razie trochę o dźwięku, bo grałeś z wieloma uznanymi artystami i też zgrałeś prawie wszystkie gitary świata. Czego szukasz teraz w basówce? Mojego brzmienia. Oczywiście są instrumenty, które są takim sztandarowym przykładem brzmienia, tak? Na przykład Fender Jazz Bass. Wiesz, czym się różni meksykański jazz bass od amerykańskiego jazz bassa? Bo one są produkowane w różnych krajach. Meksykański jazz bass jest montowany w Meksyku przez Meksykanów. Amerykański jazz bass jest montowany w Ameryce przez Meksykanów. To wszystko. Ilość par rąk, przez którą przechodzi ten instrument, jest zatrważająca. I po pierwsze, uważam, że absolutna przyszłość w jakości instrumentów to są małe manufaktury. Zresztą to w tej chwili nawet widać, w jaki sposób, jak bardzo te duże firmy muszą się posunąć na ławce, dlatego że przychodzą małe manufaktury. Małe manufaktury, które mają do zaoferowania zupełnie inną jakość niż te wielkie firmy. Nie mam zielonego pojęcia, ile Fender produkuje gitar rocznie.
powiedzmy basówek. Mhm. Ale jest to jakaś masakryczna ilość. Natomiast wiem, ile basówek rocznie produkuje firma Maruszczyk. I wiem, z jaką starannością te instrumenty są tam robione. I dla mnie to jest istotne, że znam ludzi, którzy budują ten instrument, że mam z nimi kontakt na stronie internetowej, że odpisuje do mnie albo lutnik z tej firmy, albo właściciel tej firmy. No wiadomo, że Adrian do mnie odpisze, bo się znamy, tak, i kolegujemy, ale Tomek, jeżeli ty albo nawet jakiś młody człowiek, który ma 18 lat, napisze do firmy, to odpisze do niego Adrian. Odpisze do niego facet, który wymyślił te basówki. To jest niemożliwe w dużych firmach. Tak jak w dużych firmach, naprawdę. Oczywiście można kupić custom shopa, chociaż miałem już w ręku custom shopy świetnych marek i świetnych firm, które po prostu kompletnie się nie odzywały, nie? Ale kompletnie. Więc moim zdaniem, i to nie jest tak, że teraz nawijam o instrumentach, na których gram. Wiadomo, że jestem z nich bardzo zadowolony, ale takich manufaktur w Europie i na świecie jest cała masa, które robią naprawdę znakomite instrumenty. I na przykład Jazz Bass to są dwa singlowe pick-upy. To jest konkretny układ gryfu, w deski, w ustalenie jakiejś tam menzury i to tyle. Jazz Bass jest najprostszą gitarą basową, jaka istnieje. Dobra, to weźmy wam może jedną gitarę twoją w takim razie i pogadajmy o konkretach. No dobra. To gadaliśmy o Fenderze i patrz, i niby masz Fendera. A nie mam. A to nie jest Fender. Okej, mam też Fendera, żeby była jasność, to nie jest tak, że ja nadaję na Fendery, że to są złe instrumenty. Nie. Mam piątkę Fendera, to jest Precision Deluxe, czyli Precision to znaczy, że ma tu łamaną jedną pick-upę i humbug z tyłu. I to jest bardzo skuteczna piątka, nagrałem na niej naprawdę masę płyt. Mam też Jazz Bassa z 69 roku. Specjalnie szukałem z 69 roku, bo to jest znakomity rocznik. Mhm. Ja również pochodzę z 69 roku. Ale to nie oznacza, że Fender... Okej, okay, no wiadomo, Leo Fender wymyślił jakby tą formułę takiego instrumentu i to jest ten standard. Jeżeli słuchamy nagrań Motown Records czy czegokolwiek z lat 60-tych, 70-tych, to wtedy słyszymy głównie jazz bassy, więc to jest ten standard brzmieniowy, tak? To jest jazz bass. Ale to, co cię przekonało do tej gitary, to właśnie standard brzmieniowy jazz bassa, czy właśnie ta gitara ma coś, czego szukałeś, czego nie ma jazz bassa? Ta dokładnie. Ta. Okej, okay, no jestem absolutnie pewien co do tej gitary. To jest jazz bass z układem aktywnym, tak? Mhm. Czyli ten pierwszy Fender jazz bass był instrumentem pasywnym. To za sprawą Markusa Millera i niejakiego Sadowskiego, gościu o polsko brzmiącym nazwisku, pojawił się jazz bass aktywny, to znaczy to brzmienie Markusa Millera, tak? To nie jest typowy jazz bass, to jest jazz bass aktywny. I ta gitara też jest tym nietypowym jazz bassem, czyli z układem aktywnym. W odróżnieniu od standardowego jazz bassa, który mam tego z 69 roku, który jest pasywny oczywiście. Natomiast ta jest gitarą aktywną, powoduje to szersze pasmo, lepszą dynamikę i powoduje to, że ten instrument staje się nie tylko jazz bassem, ale bardziej uniwersalnym instrumentem po prostu w ogóle do muzy. Także i zresztą Fender do dzisiaj produkuje jazz bassy i aktywne, i pasywne. Tak jak myślę, że kilka tysięcy firm na świecie, które robią gitary typu jazz bass właśnie na tej zasadzie. Jak już masz aktyw, chociaż pasyw też gra w tej gitarze, to bardziej korzystasz z aktywu, czy w zależności od tego, co grasz i z kim grasz, korzystasz albo z pasywu, albo z aktywu? To zależy. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakiego brzmienia potrzebuję. Ale ciekawostka, na przykład w starych pasywnych jazz bassach, kiedy przełączamy w balans, zachowuje się to dokładnie tak samo, jak teraz ta gitara. Okay? Kiedy zmieniamy balans na jedną albo na drugą pick-upę, przystawkę, zaczyna brumieć. I to jest przywarą wszystkich jazz bassów. W aktywnych Fenderach można oczywiście od tego uciec. Aguilara widzę, przetworniki też. Tak, tutaj przetworniki są Aguilara z preampem też Aguilara, więc to jest, tak jak mówiłem, że to jest aktywny instrument. Mamy specjalne miejsce na bateryjkę. I ten instrument, zresztą poprosiłem, żeby zbliżyć się po prostu do Fendera bez przesady, aczkolwiek zachować te wszystkie cechy, które
Fender Jazz Bass posiada, tak? Typowe brzmienie, tak naprawdę nie szukam tutaj żadnych jakichś wodotrysków, tak, w tym instrumencie. Instrument, który brzmi grubo i dobrze, jedyną ciekawostką w tym jest detuner. Tak, ale zakładam to w zasadzie w większości czterostrunowych basów. Lubisz ciemne brzmienie? Akurat jeżeli chodzi o jazz bassa, możemy go oczywiście rozjaśnić, tak? Możemy zmienić balans na przykład na niski pickup. Że mamy aktywną gitarę, rzeczywiście możemy tutaj nieźle nagmerać, jeżeli chodzi o to brzmienie. Czyli teraz gram tylko na wysokim pick-upie. Gitara typu jazz bass z usprawnieniami, tak? Mostek jest trochę inny niż byłby w starym jazz bassie. Natomiast to, że to jest maruszczek, jestem pewny co do drewna, jestem pewny co do wykonania i... Lubisz ciemne gryfy, nie wolisz klonu? Mam też instrumenty z jasną podstrunnicą, ale na przykład sześciostrunowy bas jest z jasną podstrunnicą, ale przyznam szczerze, tak, jeżeli rozpatrujemy barwę gitary basowej jako instrumentu pasywnego, rzeczywiście będziemy się zastanawiać nad tym, w jakie materiały zostały użyte. Natomiast kiedy mamy instrument aktywny, to możliwość korekcji tutaj, możliwość korekcji na wzmacniaczu, to już nie jest, nie ma już tak wielkiego znaczenia. Naprawdę możemy ukręcić się na chyba nowej podstrunnicy barwę klonową i odwrotnie. Czyli to tylko kwestia estetyki w takim razie, jak wygląda gitara. Zobaczmy w takim razie drugą, bo to już będzie twój model sygnowany. Okej, druga basówka. To już jest model gitary, na który ewidentnie miałeś wpływ, widzę. Tak. Po twoim logo na gryfie. Dzięki. Opowiedz zatem o niej. Cóż to takiego pięknego? Jeżeli chodzi o to, ten mój ulubiony instrument, to kilka rzeczy, które gdzieś tam długo we mnie dojrzewały. Jaki powinien być ten instrument mój sygnowany, co powinien zawierać. Kiedyś miałem przygodę z instrumentami, które miały gryf z włókna węglowego, tak? Mhm. Taki kompozyt, nawet nie wiem dokładnie, co tam się na to składa, ale to jest bardzo twardy materiał, który rzeczywiście ma wpływ na brzmienie, tak? Na to, co się dzieje. Natomiast kiedy szukałem tego instrumentu swojego sygnowanego, padło na węgę. Akurat tutaj gryf jest z węgę przeklejany jeszcze fornirem i innymi gatunkami drewna, natomiast węgę jest bardzo twardym drewnem i ono trochę, nie aż tak bardzo, ale trochę zachowuje się właśnie jak grafit. Druga rzecz w tym instrumencie to, że to jest taka hybryda między gryfem przez całość, a gryfem przykręcanym. Ten gryf tutaj jest wklejany, jakby element tego drewna dochodzi mniej więcej do połowy deski. Dlaczego w ten sposób? Po pierwsze dlatego, że jeżeli chodzi o to, nazwijmy to najprościej tak, to szczeknięcie, ten krótki, mocny, dynamiczny atak, który potrzebujemy przy graniu kciukiem, instrument z przykręcanym gryfem po prostu będzie skuteczniej się odzywał. Z kolei instrument, w którym boki deski są tylko doklejane, będzie miał zdecydowanie lepszy sustain. Poprawia się trochę głębia brzmienia. Dlatego tutaj jest ten kompromis, że jest to przeklejenie.
Przekręcanego gryfu, szczerze mówiąc, nie mogę mieć, dlatego że postępuję dość bezwzględnie z instrumentem i to jest kwestia tego po prostu, co gram, co potrzebuję robić z instrumentem, kiedy gram, tak? Okay? Mhm. Czyli obawiam się, że nie każdy instrument z przykręcanym gryfem by to przetrzymał, tak? Oczywiście to jest jakaś tam magiczna tajemnica tej firmy, jak oni to robią, że przyklejają tylko ten gryf i on się trzyma, ale się trzyma. Następna sprawa to są, dla mnie bardzo ważne, mhm. to są odległości. Kwestia tego, z jaką łatwością i jaką odległość musimy pokonać do dźwięku F. Jeżeli mamy 34 cali menzurę, tak, czyli to jest ta odległość naszego gryfu, no to generalnie przy 34 calach odtąd dotąd będzie zawsze tak samo. Mhm. Ale górny róg i zaczep naszego paska będzie powodował, że do tego F będziemy mieli łatwiej, mhm. albo będziemy mieli trudniej. Na przykład są instrumenty, w których górne rogi są nawet przy 15 progu. To jest bardzo daleko do F. Mhm. Jeżeli trzymamy instrument w ten sposób, w sumie jest to trochę kontrabasowe. Mamy łatwo do tego F. Jeżeli chcemy go trzymać tak jak ja, a ja tak chcę go trzymać, to no, dobrze by było to F mieć w zasięgu lekko ugiętej ręki. Dlatego, że przy prostym łokciu komplikuje się sprawa z nadgarstkiem lewej ręki. Do tego, gdzie będziemy sięgać po F, także ważne jest miejsce zamontowania naszego mostu, tak? Mhm. Tego, gdzie będziemy mieli też ten zaczep. Tutaj nawet przewidzieliśmy możliwość taką, żeby jeszcze wyżej była. Można było przeczepić pasek na tą stronę i to nawet nie chodzi o to, żeby ona była wyżej, bo możemy zaczepić to o tą dziurę, ale wtedy będzie łatwiej z tym balansem, żeby ten gryf nie szedł nam w górę, tak? Żeby to było cały czas w ten sposób, czyli prostopadle do linii ciała. I jest to spowodowane jakby potrzebą grania kciukiem podniesionym do góry. Dlaczego do góry? Są basiści, którzy grają kciukiem do dołu, tak? Ale jeżeli chodzi o kciuk do dołu, kciuk do góry, moim zdaniem, w moim przekonaniu, przy mojej koncepcji muzyki mogę o wiele więcej zagrać niż przy kciuku ułożonym do dołu. Dużo też tutaj elektroniki widzę i dużo potencjometrów i przełączników. O co ho? Tak jest. Tutaj, tak jak w jazz bassie były przystawki Aguilara, tak tutaj są przystawki Bartolini, do których jestem dość mocno przywiązany, bo w sumie Bartolini używam od, nie wiem, chyba 15 lat i bardzo lubię te pick-upy. Po pierwsze dlatego, że to są humbucki, w których mogę rozłączać cewki. Mhm. To znaczy, ona w tej chwili gra jako pełny humbuck. Jest trochę tego, tutaj jeszcze możemy jakby różnicować środek jego, mhm. jego główne parametry. Natomiast te potencjometry, głośność, balans przystawek. Dół, środek, góra. I niekoniecznie wszystko do końca w prawo. Układ aktywny, preamp w środku jest Aguilara. Przystawki Bartolini. Deska płaska, jeżeli chodzi o te takie dziwne, falujące kształty instrumentów. Trochę tego nie lubię, a jakby też jest dla mnie kilka bardzo ważnych instrumentów w historii muzyki, z których razem z Adrianem też pokornie bierzemy przykład. Firma Alembic. To nie jest przypadek, że te instrumenty mają taki odchył główki mhm. od gryfu, a nie inny. To nie jest przypadek, że mają płaskie deski. To nie jest przypadek, w jaki sposób jest profilowany radius podstrunnicy. Gdzieś tam nie ma sensu drugi raz wymyślać prochu, skoro on już istnieje. No i jeżeli miałbym wskazać najlepszą gitarę na świecie, której nie ma. Nie ma najlepszych instrumentów na świecie, dlatego że to jest tylko i wyłącznie kwestia naszego wyboru.
Dla ciebie to będzie jakiś inny instrument. Dla mnie najlepszą gitarą na świecie jest mój sygnowany model, który jest zrobiony dokładnie pod moją rękę. Ale co ciekawe, że w firmie w Maruszczyk Basses można zamówić mój sygnowany model, ale na przykład z inną mezurą. Można go zamówić 32 cale. Ja nie mam z tym problemu, żeby ktoś sobie zamówił ten kształt, tą filozofię drewna, ale z jakimiś swoimi przeróbkami. Mogą tutaj być inne przystawki, może być inny mostek, na przykład jednoczęściowy. To jest moja filozofia, to są moje przekonania co do tego, że most powinien być dwuczęściowy. Nie ma potrzeby, dlatego że ten instrument służy głównie do grania sporo szybkich, nie tylko szybkich rzeczy, ale do tego jakby jest stworzony, żeby brzmiało to jak najlepiej możliwie, będzie osiągalne. Dlatego nie ma sensu przeciągania struny przez deskę. W wielu instrumentach tak jest. Tutaj nie ma to sensu. Natomiast zależało mi na tym, żeby w desce już te struny były zamontowane. Dlatego szukaliśmy takiego mostu. Oddzielne... sporo rzeczy, no. Okej, mógłbym o tym gadać. Oczywiście jest detuner. Rzeczywiście przydaje się ta pusta struna D do naszego grania i... To wszystko, co zostało w tej gitarze zamontowane i to, w jaki sposób ona została zbudowana, powoduje, że... Że brzmi tak, jak brzmi. Super. To jest czwórka do, mówiliśmy, trochę szybszego grania. Na szóstce pewnie będziesz grał trochę wolniej. Tak, znaczy, wiesz, przepraszam, chciałbym jeszcze tylko sprostować. To nie jest tak, że ona jest do trochę szybkiego grania. To jest instrument, który dokładnie pokazuje moją koncepcję muzyki. To jest ten główny ciężar brzmieniowy, główny ciężar artykulacyjny, który chcę osiągnąć. Bez względu na to, czy gram szybko, czy gram... Czy gram powoli. Chodzi o to, żeby on naprawdę oddawał charakter wszystkiego, czego ja potrzebuję w muzyce. Okej. Okay. Sprawdźmy zatem teraz szóstkę. Wprawne oko każdego mądrali krytyka powie, że ta się mniej błyszczy od tamtej. To prawda i ubolewam nad tym. Nie ukrywam, nigdy nie ukrywałem i nigdy nie zamierzam ukrywać tego, że jestem cekiniarzem z Grochowa. Ale Adrian zaproponował mi kilka sześciostrunowych instrumentów. Po prostu ten najbardziej mi przypasował i brzmieniowo, i pod rękę, że tak powiem. Zadziwiające jest to, że jak się na nią patrzy, mimo tego, że jest szóstka, sprawia wrażenie lżejszej od tamtej. Bo de facto jest lżejsza, jest wykonana z trochę innych materiałów i pomimo tego, że jest większa, jest lżejsza od tej sygnowanej czwórki. W tamtej czwórce po prostu nie ma kompromisów, żadnych. Tutaj w tym modelu Frog i akurat z udziałem tego drewna na te kompromisy można było pójść. Jest taki dowcip, czym się różni sześciostrunowa gitara basowa od czterostrunowej gitary basowej, mianowicie sześciostrunowa gitara basowa dłużej się pali. Ale tak serio, bo wspominałeś wcześniej, że ona wygląda na lżejszą od tej czwórki. Rzeczywiście jest lżejsza. To są inne gatunki drewna tutaj użyte. Dzięki czemu taki naprawdę kawał solidnego drewna nosi się całkiem wygodnie. Można z tym pójść na miasto, robić zakupy i człowiek się nie męczy, nie? Po prostu. Ciekawe przetworniki. Co to są za przetworniki? To jest niemiecka firma. Teraz sobie przypomnę nazwę. Niemiecka firma, która nie ma niemiecko brzmiącej nazwy. To się nazywa Delano. Delano. Delano z preampem też Delano. Nie, przepraszam. Tu jest też Aguilar. Nie pamiętam. Szczerze mówiąc, małą uwagę do tego przywiązuję. Albo gra, albo nie gra. Ale to jest też Active Passive? Tak, to jest aktywny instrument. Akurat w tej, jak i w mojej sygnowanej czwórce, jak i w jazzbasie, aktyw, pasyw włączamy, wyłączamy przez podniesienie potencjometru głośności. W wielu basówkach to jest stosowane. Czasami jest oddzielny switch, ale to w sumie jest dość praktyczne. Przepraszam, bo teraz spojrzałem na układ potencjometrów i jestem pewien, że tutaj jest też Aguilar, preamp Aguilara. Delano pick-upy Aguilara preamp, sześciostrunowy instrument z 34-calową menzurą, na przykład Yamaha TRB, to jest pierwsza szóstka, którą miałem i już w 93 roku kupiłem pierwszą sześciostrunową basówkę. Nie wiem, czy byłem pierwszy w Europie, ale na pewno byłem pierwszy w Polsce, który miał sześciostrunowy bas.
Natomiast tamte instrumenty to 36 cali menzura. Świetnie brzmią te RB Yamahy sześciostrunowe, zwłaszcza te stare instrumenty. Natomiast no niestety 36 cali to jest grube wyzwanie. Natomiast przy tak ciekawym rozwiązaniu jak to, że tutaj też ten gryf jest przeklejany, można uzyskać ten sam efekt sustainu, głębokości brzmienia przy 34-calowej menzurze. I tutaj też układ przetworników jest podobny jak w tamtej, że humbuckery na single przełączane? Tak, tak? Dokładnie tak. Dwa humbuckery, w których możemy dowolnie przełączać te cewki, czyli mogą grać obydwa humbuckery, albo mogą grać pojedyncze single, możemy to konfigurować na różne sposoby. W tym tylko nie ma tego dodatkowego switcha od środkowej częstotliwości. Nie jest tak naprawdę potrzebny. Czyli ta dodana dolna struna to na pewno przydaje się w sekcyjnym graniu, tak? Tak jak w czwórce przy detunerze dźwięk D jeszcze możemy uzyskać, natomiast C czy H już jest naprawdę nierealne, żeby to dobrze zabrzmiało. No i oczywiście w czwórce To co możemy wydobyć przez tą dodaną górną, czyli strunę C. Inaczej się to stroi niż normalną gitarę, dlatego że zostawiamy, w górze mamy C, następna struna to G, czyli cały czas kwarty. Mhm. C, G, D, A, E i po polsku mówiąc H, tak? Czyli podobno gdzieś na świecie są basiści, którzy stroją inaczej te szóstki. Akord. Bywa i tak. Nie wiem, ja zostałem przy tym tradycyjnym sposobie strojenia tego instrumentu, czyli kwarty. Aczkolwiek mam instrumenty, które stroję inaczej. Na przykład mam czterostrunowy instrument, który cały jest przestrojony o cały ton w dół. Tak, czyli mam najniższą strunę D i od tego kwartami w górę. Ale to jest spowodowane raczej tym, że jak komponowana jest muzyka, tak? A nie tym, że masz luźniejsze struny i mniej musisz wciskać do gryfu. Tak, poza tym też to, że przestrajamy instrument chociażby o pół tonu, powoduje, że cały zespół, że instrument będzie brzmiał inaczej, ale jeżeli cały zespół jest przestrojony te pół tonu niżej, to też będzie brzmiało to inaczej. Wiele osób uważa, że to lepiej. Rzeczywiście brzmi to poważniej, kiedy nawet te pół tonu instrumenty są przestrojone. Natomiast ja jestem zwolennikiem normalnego strojenia instrumentów. Nie tylko przy sześciostrunowym instrumencie basowym możemy... Myślę, że jakbym się podstroił, to nawet byłoby sympatyczniej, ale... Ciepłe brzmienie ma ta gitara. Tak, i na tym też mi zależało, żeby ten instrument naprawdę różnił się nie tylko skalą, ale tym, żeby rzeczywiście to był zupełnie inaczej brzmiący instrument. To pozornie sprawia wrażenie jaśniejszy gryf, czyli klon, czyli brzmi jaśniej, większa szklanka, a tutaj właśnie nie. Zaskakujące ciepłe brzmienie, ładne. Oczywiście możemy pokombinować w tym instrumencie tak, żeby brzmiał bardziej agresywnie, tak? Dlatego, że jakby nie na tym zależy mi, jeżeli chodzi o ten instrument. Bardzo równe brzmienie też ma ta gitara. To jest też tajemnica tego, co masz pod nogą, bo do czego będziemy pewnie za chwilę wracać, czy... Kwestia przetworników, kwestia drewna, a może strun, nie wiem. Różnie to bywa z dynamiką w szóstkach, tak? Znaczy pierwsza sprawa to jest na pewno też artykulacja nasza, to czym dysponujemy w naszych dłoniach. Przy sześciostrunowym instrumencie, o ile bardzo praktyczne jest opieranie
w czwórce kciuka o najgrubszą strunę, o tyle w szóstce dobrze jest trzymać ten kciuk oparty o te struny, dlatego że specyfika też instrumentu z tą niską struną polega na tym, że jeżeli nawet zagramy mocno najwyższą strunę, to ta będzie się odzywała. Dlatego trzymając w ten sposób, no okej, nic nie będzie się... Najważniejszą sprawą przy utrzymaniu dynamiki, przy utrzymaniu barwy jest praca naszych rąk, czyli ta artykulacja, którą my sami wydobywamy. Następną sprawą oczywiście są te różne urządzenia. Dużo używasz efektów pod nogą? Mało, naprawdę mało. Widzę, ile używają inni i uważam, że jeżeli chodzi o mnie, używam tego niezbędnego minimum, jako ta wyjściowa barwa. Mhm. Zdarza się, że dołożę coś więcej, natomiast jakby ta podstawa to naprawdę niewiele. Ty jeszcze jesteś w tej sytuacji, że jesteś frontmanem, tak? Więcej grasz na pierwszym planie, natomiast basista, który tworzy sekcję rytmiczną, potrzebny mu jest chorus, potrzebny mu jest flanger, potrzebny mu jest delay reverb? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wielu basistów uważa, że coś jest potrzebne i używają tego. Oczywiście myślę tutaj o młodzieży, która często używa czegoś w sposób nieświadomy, tak? Bardzo często młodzi ludzie nawet do końca nie wiedzą, do czego służą gałki w instrumencie, do czego służy dół i co można uzyskać albo co stracić, kręcąc jakimś potencjometrem w sposób nieumiejętny. Myślę, że każdemu basiście przyda się kompresor. Nie jako to urządzenie, które będzie ewidentnie słyszalne, że każde uderzenie spowoduje zadziałanie tego kompresora. Kompresor moim zdaniem powinien działać... wszystkiego powinniśmy używać w sposób racjonalny i rozsądny, natomiast zwłaszcza z kompresorem łatwo jest przesadzić. On powoduje rzeczywiście wzmożoną dynamikę instrumentu, ale można łatwo z nim przegiąć. Kompresor jest to coś, co zdecydowanie się nam przyda. Kiedy gramy rocka, na pewno przyda się distortion. Kiedy gramy w jazz i będziemy chcieli grać solówki gdzieś tutaj wysoko, przyda się reverb. Ale pamiętajmy, że to wszystko jednak zniekształca tą wyjściową barwę, czyli nasze ręce, instrument i wzmacniacz. Okej, w takim razie pogadajmy teraz o efektach. No dobra, to kontynuując temat kompresora, widzę, że tutaj też pojawia się twoje logo na kompresorze. Tak, to jest mój sygnowany kompresor Tux. On już w tej chwili nie jest produkowany, natomiast cieszę się, że mam kilka egzemplarzy, więc to nie jest jedyny mój pedalboard. Mhm. To jest akurat taka wersja turystyczna. Bardzo chętnie go używam. Naprawdę bardzo przemyślane urządzenie. I no cóż, jeżeli miałbym wskazać ten według mnie najlepszy kompresor na świecie, to jest no to właśnie ten mój sygnowany. Ale kompresor to jest urządzenie, z którym się nie rozstajesz, rozumiem? Tak, raczej kompresor to jest urządzenie, które przez cały koncert jest cały czas zapięte, nie jest wyłączane ani przez moment. Ma jedno ustawienie i to tyle. Zresztą też wcale nie staram się nie przesadzać w tym ustawieniu ani punchu, ani zasięgu tego kompresora. To dobrze widać po tej diodzie, która będzie nam się tutaj zaświecała wtedy, kiedy ta dynamika pojawi się większa niż... Więc ona się nie odpala na dokładnie każdy dźwięk, który gram, co oznacza, że on nie jest wysterowany za wysoko. Kompresor też cię trzyma w dynamicznych ryzach, nie? W pewien sposób. Tak, dokładnie. Przy czym trzeba uważać, dlatego że jeżeli przesadzimy z tą kompresją, na przykład teraz, bez, z, duża różnica.
pracując nad tym kompresorem, szukając tego swojego kompresora, też na coś specjalnego, szczególnego zwracałeś uwagę i prosiłeś o coś, co ma być zawarte w tym urządzeniu? Czy jeżeli chodzi o ten kompresor, to jego wysterowanie, tak? Dokąd sięgają zakresy tych potencjometrów, polecam. Jeżeli gdzieś możecie znaleźć dokładnie ten model Tuxa sygnowany Pi, to jest to naprawdę bardzo dobry kompresor, w którym zasięg działania potencjometrów nie jest dostosowany tylko i wyłącznie do mojego grania. Mhm. On jest naprawdę bardzo szeroki i każdy basista, i taki, który lubi przesadzić z kompresorem, i taki, który lubi używać go bardzo delikatnie, odnajdzie się na pewno z tą kompresją. Zresztą też ucieszyło mnie, okej, może mniejsza o nazwiska, ale kilku basmanów na świecie używa tego kompresora w swoich pedalboardach i to jest dla mnie po prostu najlepsza... najpiękniejsza nagroda, tak? Że pracowałem przy konstrukcji tego urządzenia. Jak ustawić zatem kompresor basista powinien, żeby grał tak, jak powinien? Kompresor działał. Jest jakieś takie uniwersalne ustawienie? Może ktoś nas ogląda i zobaczy, że o, tu zrobię błąd. Okej, wiele osób na przykład robi zdjęcia urządzeń, jak ktoś ma ustawione jakieś urządzenie. Kompresor, rewerb, nie wiem, czy wzmacniacz, tak? Po koncercie podchodzi i pyta się, jak coś jest ustawione, robi zdjęcie i wydaje mu się, że kiedy odwzoruje ustawienie tych potencjometrów, będzie miał dokładnie taką samą barwę. To oczywiście jest nieprawda. Po pierwsze, to wszystko zależy od naszego instrumentu, to wszystko zależy od naszego ataku, czyli od tego, z jaką siłą uderzamy. Myślę, że każdy musi dojrzeć do tego, każdy musi sam sobie tymi potencjometrami pokręcić, spróbować. Pewnie pierwszego dnia nie znajdzie tego swojego idealnego ustawienia, ale to wszystko musi trwać. Trzeba poznać urządzenie, trzeba zobaczyć zakres jego pracy i trzeba zawsze ustawiać ten kompresor też do tego, jaką muzykę będziemy na nim grać. Do czego on jest nam potrzebny w tym zespole. To jest trochę też tak jak robienie zdjęć. Pamiętam, teraz mi się przypomniało, kiedyś kupiłem sobie aparat lustrzany. I jak nie zrobiłem zdjęcia, to wyszło super, nie? I kolega, który zajmuje się tym, powiedział, złap kadr, zastanów się, jakie chcesz mieć zdjęcie i dopiero spróbuj zrobić takie zdjęcie. Podobnie jest z efektami. Pomyśl, do czego ci ten efekt jest potrzebny i jak chcesz go użyć i potem spróbuj go użyć, a nie wciskać na pałę, ile wejdzie. Dokładnie. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o muzykę, w ogóle o sztukę, myślę, że czasami przypadek też potrafi nas zainspirować. Aha. Czasami, kiedy weźmiemy do ręki jakiś efekt i ustawimy go i jakkolwiek, być może zainspiruje nas to do jakiegoś takiego sposobu zagrania na naszym instrumencie, na jaki byśmy nie wpadli, nie włączając tego urządzenia. Przypadek też robi swoje. To białe, to ładne takie, co to? To białe to jest chorus. Chorus, którego używam bardzo naprawdę symbolicznie. Zresztą to widać nawet po ustawieniu tych potencjometrów. Kiedy zagram jeden długi dźwięk... Może trochę przesadziłem. Sorry. Przy długim dźwięku solo... Minimalnie ten chorus rzeczywiście będziemy słyszeć, natomiast akurat teraz przy tym ustawieniu on trochę nam zabrał w tych wysokich, zabiera trochę nam wysokich częstotliwości, ale ale rzeczywiście jakby zakres pracy chorusa w moim przypadku to jest naprawdę symbolika. Zaokrąglenie trochę brzmienia, tak jak... Troszkę słyszę, tak, nie? Troszkę tak. Rzeczywiście wbrew pozorom wcale nie przycinam tej nadmiernej góry kompresorem, tylko ustawieniem chorusa. Nie wiem, czy wiele osób tak robi. Nie sądzę. Ja sobie wymyśliłem taki sposób i okej. Okay. Mhm. Kaczkę widzę. Rzadko spotykany przedmiot u basistów chyba. Basiści z reguły, kiedy używają kaczki, wolą tą kaczkę automatyczną, która po prostu sama otwiera filtr przy uderzeniu dźwięków. Ja zdecydowanie wolę taką kaczkę. No i bardzo lubię tą kaczkę. Jeżeli chodzi o Wowo, przegrałem na kilku tego typu urządzeniach i to przegrałem dosłownie, bo albo je zadeptywałem, albo w jakichś innych okolicznościach po prostu
te kaczuszki ginęły marnie. Natomiast akurat Gilaba używam już chyba 5 lat. Mam dwa Gilaby w dwóch różnych podłogach. I żaden jeszcze się nie popsuł. Żaden jeszcze nigdy nie powiedział mi do widzenia. Chociaż naprawdę czasami staje całym ciężarem. Mhm. Także nawet jeżeli chodzi o budowę mechaniczną, tego jest naprawdę okej. Z kaczką jest tak, że musimy się też nauczyć jej używać. To, ponieważ kaczka, ten rodzaj łowo, kaczka łowo kaczka, nie jest automatyczna, więc to też nie jest obojętne, w jaki sposób będziemy wychylać nogą zakres pracy tego filtra, tak? Możemy traktować to jako filtr, na przykład, że będę otwierał pomału, tak? Okay? Czyli, że to powodowało jakby takie brzmieniowe crescendo do tego pasma, które chcemy osiągnąć. Możemy też w drugą stronę. Albo możemy reagować po prostu nawet na każdy dźwięk. W przypadku tej kaczki to jest bardzo proste, dlatego że wystarczy ją nadepnąć i ona już będzie działała, tak? Czyli... Albo możemy po prostu w sposób bardziej kulturalny i wysublimowany wybierać tylko te momenty, frazy, które będą nam potrzebne, czyli... Na te momenty frazy, na te dźwięki, które chcę, wychylam tą kaczkę bardziej albo wychylam ją mniej. To jest true bypass, nie? Kaczka? Tak, każde z tych urządzeń jest true bypass. Ta kaczka, z tego co widzę, to też nie jest taka kaczka, bo ona też parę możliwości ma, tak? Tak, jeżeli chodzi o tą kaczkę, jest możliwość zasilania ją baterią. Mamy jej zasięg bardziej wysoki, bardziej niski. Możemy też jakby mieć wpływ na to. Głębokość łowu też jest. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ma naprawdę bardzo dużo regulacji i jeżeli chodzi o właśnie to brzmienie wydobywane dzięki temu urządzeniu, szczerze mówiąc, uważam, chociaż nie jest to moja sygnowana kaczka, uważam ją za naprawdę najlepszą. Na tej po prostu gra mi się najlepiej. Tak jak mówię, od 5 lat używam dwóch kaczek, gram sporo, więc naprawdę mam wiele okazji, żeby deptać te kaczki i one wciąż żyją, mają się dobrze i wciąż świetnie brzmią. I jeszcze jedno urządzenie z tej samej firmy widzę, to jest Dual Reverb, tak? Tak jest, też Gilaba. Lubię to urządzenie, używam w drugiej podłodze, mam takie samo urządzenie, które używam przy udziale loop selektora, to znaczy jeżeli chodzi o ten dual reverb, to są dwa różne rewerby, które mogę ustawić w różny sposób. Dłuższy, krótszy, okay? Czyli mogę przechodzić sobie z jednego do drugiego. Tutaj mam po prostu ustawienie na zero albo z rewerbem. Oczywiście przesadziłem teraz z tym rewerbem. Okej. Fajną zaletą tego rewerbu jest, zwróć uwagę, że kiedy gram jakiś dźwięk na rewerbie, okay, albo może zagram go krócej. Wyłączasz efekt, ale rewerb gra. Ale rewerb dalej gra, jakby kończy frazę, tak? Kończy ten dźwięk. To w normalnym urządzeniu wyglądałoby to w ten sposób. Co ciekawe, kiedy mam dwa różne rewerby, to też one ze sobą się nie kłócą. Przechodzę płynnie z jednego rewerbu na drugi. Tak jak mówię, w tej chwili to urządzenie jest ustawione na zero rewerbu albo rewerb, natomiast przy loop selektorze, w którym loop selektor, czyli specjalne urządzenie, przez które wprowadzam ten efekt do pętli, albo go z niego wyprowadzam. Wtedy mogę używać dwóch różnych w swojej długości rewerbów. Oczywiście gitarzyści, głównie gitarzyści, nie tylko oni, ale głównie gitarzyści mają tą technologię opracowaną do perfekcji i wprowadzają też systemy MIDI do programowania tych efektów i tak dalej.
Dla mnie osobiście przy tej ilości efektów, które używam, ten system i taki rodzaj okablowania tych urządzeń absolutnie wystarczy. Dobrze, to jeszcze powiedzmy słówko o tym, o kolejności podłączenia. Czy to ma wpływ, czy nie ma wpływu? Tak, zdecydowanie tak. Jedna rzecz powinna być z mojego punktu widzenia bez zmiany, to znaczy powinniśmy jako pierwszy zapinać kompresor jako ten główny regulator całej naszej barwy, ale jest wiele osób, które się z tym nie zgodzą i mają rację. Każdy ma swoją koncepcję brzmienia. Natomiast jeżeli zapniemy rewerb przed chorusem, to znaczy, że ten rewerb będzie miał wpływ na brzmienie chorusa i odwrotnie, tak? Też ważnym urządzeniem w tym wszystkim jest tuner. Polecam gorąco to, żeby jednak mieć w podłodze tuner. Niekoniecznie Petersona. Ten rzeczywiście potrafi doprowadzić do szału przez swoją precyzję. To jest bardziej urządzenie, które przyda nam się w studio niż na scenie. Natomiast tak, tuner podłogowy bardzo się przydaje. Zresztą on także działa po prostu jako bypass. Możemy bezpiecznie wyjąć kabel z instrumentu. No i chyba rzecz najważniejsza, której nie ma w podłodze, nie ma we wzmacniaczu, struny. Jak nie ma strun, nic nie zagra. Masz jakieś specjalne struny, które lubisz, które polecasz? Tak, jeżeli chodzi o struny, to właśnie też się cieszę, że jestem szczęściarzem po prostu i mam swój sygnowany set strun. Firma się nazywa IQS, to jest włoska firma. Stosunkowo młoda, nie wiem, oni istnieją na rynku jakieś 5-7 lat może. Także w przypadku strun to rzeczywiście młoda firma, ale też bardzo dzielna i odważna, bo ten rodzaj strun, który oni proponują, jest naprawdę inny i dość specyficzny w porównaniu do innych ofert. Czym się charakteryzuje? Ja poprosiłem ich o bardzo konkretną sytuację z tymi strunami, to tak jak z tym instrumentem. To wszystko, jakby cały ten dobór tej sytuacji, to w jaki sposób jest zbudowana ta gitara, to, że w gryfie głównym drewnem jest węgę, to w jaki sposób mam ustawiony kompresor, to, że uciekam z górą przez specyficzne ustawienie chorusa, a nie inaczej, i to, że używam wzmacniacza Aguilar z taką konfiguracją, a nie inną, to, że używam dokładnie tej głowy AG700 albo DB751, a czasami Tonhammer, to wszystko jest wynikiem mojego planu na mnie samego i na moje brzmienie. Tak samo, jeżeli chodzi o te struny, one są bardzo cienkie w porównaniu do na przykład strun, które używają inni basiści. Są tacy, którzy G-struny mają 0,50. Ja mam 0,35, to jest naprawdę cienka sytuacja. 35, 55, 75 i E-struna 95. 0,95 oczywiście. To wszystko ma swoje znaczenie. Przy ustawieniu na przykład w Aguilara, który akurat w AG700 jest najlżejszą z tych najlepiej brzmiących konstrukcji, jakie są. Przy takim ustawieniu zobacz, że w zasadzie regulacja nie ma regulacji equalizera praktycznie. Prawie go nie ma. Jest lekko podbity dół i lekko podbita góra, ale minimalnie, dosłownie środek minimalnie. Nieruszony. To jest tak na mniej więcej na godzinę pierwszą, tak? Środek jest nieruszony, dlatego że nie ma takiej potrzeby. Natomiast też kwestia tego, że używam przystawek typu... Tak, i że są humbuckowe, tak? I że są tak cienkie struny. W przypadku grania na basie typu jazz bass, te wysokie struny będą się odzywały z bardzo mocną dynamiką. Ciężko jest nad tym zapanować. Rzeczywiście to budzi w nas potrzebę budowania zupełnie innych aranżacji, zupełnie innych linii basowych. Natomiast jeżeli chodzi o mnie i jeżeli chodzi o to, że czasami cały rytm mojej partii basowej na tym instrumencie, kiedy gram moje rzeczy, kiedy nagrywam moje płyty, gram moje koncerty, muszę zbalansować dynamikę uderzenia kciukiem i szarpnięciem. Szarpnięcie zawsze będzie mocniejsze niż uderzenie kciukiem. Kiedy gramy szybkie tempa, tak?
muszę mieć zbalansowaną dynamikę uderzenia kciukiem, szarpnięcia, ale nie tylko, także tego, w jaki sposób dodaję lewą rękę. To wszystko gdzieś tam przez te wszystkie lata wymyśliłem i opracowałem. Doszedłem do wniosku, że w moim przypadku najlepszą opcją są przystawki typu humbucker, układ aktywny w instrumencie, cienkie struny i takie ustawienie wzmacniacza. Jeżeli chodzi o Aguilara, uważam, że jest to absolutnie numer jeden firma chyba na świecie w tej chwili, która robi wzmacniacze. Wciąż nie jest to firma, która wprowadza swoje produkty do jakichś takich wielkich sieciowych sytuacji. Uważam ich absolutnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o głowę DB751, to jest taka wielka głowa na lampach. Jest to jedyna lampa, na której mogę grać, dlatego że przeważnie lampy są bardzo wolne w działaniu. Głównie tranzystorki do tej pory używałem. To jest akurat końcówka impulsowa. Natomiast DB751 jest strasznie droga, bardzo ciężka, ale uważam ją za naprawdę wzmacniacz absolutnie topowy. Używam też oczywiście kolumn Aguilara. Ten system nie jest moim prywatnym systemem. Ja nie używam kolumn z głośnikami 15-calowymi. Mam dwie kolumny dokładnie z tej serii, czyli DB, dwie kolumny na 40-tkach. Mam też dwie kolumny z serii SL, też na 40-tkach. I też dwie kolumny SL, tak 112, czyli jedna kolumna posiada jeden 12-calowy głośnik i horn, czyli głośnik wysokotonowy, zresztą tak jak te. Wszystkie brzmią bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, najbardziej solidną konstrukcją jest ta konstrukcja DB, przy czym ona jest po prostu tragicznie ciężka, tak jak też wzmacniasz DB. Stąd właśnie możliwość zamiany tego na serię SL, jeżeli chodzi o kolumny. Seria SL jest zdecydowanie lżejsza, natomiast niewiele ustępuje jakości brzmienia serii DB. No i gorąco polecam ten AG700. To jest naprawdę, moim zdaniem, najlepsza impulsowa końcówka dostępna w tej chwili na planecie Ziemia. A to wszystko tak naprawdę nie przez snobowanie się, nie przez kwestie kontraktów endorserskich, które wiadomo, że mają znaczenie w dzisiejszych czasach, ale to wszystko prowadzi do tego, że po prostu chcę mieć swoje brzmienie. No też przez długie lata grałeś, pracowałeś, nagrywałeś i wiesz, czego chcesz. No i to brzmienie uzyskujesz. Dokładnie, chcę mieć swoje brzmienie, dlatego że w sumie, kiedy na początku startujemy i się uczymy, oczywiście tak samo ja miałem swoich idoli, ludzi ważnych i uważam, że niektórzy z nich wciąż mają na mnie wpływ. Natomiast dla mnie w tej chwili to, co mnie buduje i to, co powoduje, że ktoś chce mnie zaprosić gdzieś na jakiś festiwal albo ktoś chce kupić moją płytę, to nie dlatego, że brzmię dokładnie tak samo jak Marian z podwórka obok. Tylko dlatego, że brzmię jak Wojtek Pilichowski z rogu Dwernickiego i Wiatracznej. To była duża przyjemność rozmawiać z tobą. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. A młodym basistom życzymy cierpliwości i wytrwałości. Dzięki wielkie. Dziękujemy.